Ja akurat zadeklarowałam się w umiejętności matematyczne, że tak powiem, dlatego też zostałam wybrana do kwestury, do księgowości. Moim głównym zadaniem jest na przykład ewidencjonowanie faktur albo sprawdzenie po moich współpracowniczkach gdzieś tam jakichś obliczeń typu rachunki bankowe. Wykonuję tutaj różne rzeczy, odpisuję na maile, przybijam pieczątki, jakieś segreguję papiery, no naprawdę mnóstwo rzeczy i każdego dnia co innego praktycznie, więc to też jest mega fajne. My już kolejny rok przystępujemy właśnie do tego programu stażowego licealista na opolskim rynku pracy. Nabór odbywa się w ten sposób, że dostajemy informacje z Urzędu Miasta Opola, że będą planowane staże, zgłaszamy takie zapotrzebowanie w postaci ilości osób, no i mniej więcej też opowiadamy o naszej pracy, kogo byśmy potrzebowali. W tym roku na przykład chcieliśmy kogoś do księgowości, więc szukaliśmy osoby, która się polubi z cyferkami. Mamy też rekrutację i część naszych studentów to są studenci z zagranicy, więc chcieliśmy, żeby był ktoś z językiem angielskim. My tutaj w Biurze Projektów i Promocji też zajmujemy się troszeczkę takimi zagadnieniami związanymi z pedagogiką, więc Magda, która jest na profilu takim humanistycznym, pedagogiczno-psychologicznym, też miała na przykład spotkanie z naszą panią psycholog i pomaga przy projektach takich właśnie pedagogicznych. Jak sobie z tym radzisz? Czy to jest tak, że to jest dla ciebie taka łatwość, jeżeli chodzi o wykonywanie tych obowiązków, no czy jednak musiałaś się przestawić z tego, co robicie w ławach szkolnych, no tutaj jednak to masz formę takiej pracy. No, jest to zupełnie inne doświadczenie, to prawda, bo jednak staż jest moim pierwszym doświadczeniem zawodowym, które będę mogła gdzieś tam w CV sobie podpiąć i tak dalej. Jest to inne. Ale uważam, że warto wziąć udział w takim stażu. Czy jest to dla mnie trudne? Powiedziałabym, że nie. Wszystko mam jakby dokładnie wytłumaczone, pokazane, co mam robić. Jeśli będę chciała gdzieś tam w przyszłości usiąść sobie za biurkiem, jeśli będzie to moja praca, to będę miała już jakieś doświadczenie, będę wiedziała mniej więcej co robić, nie będzie to dla mnie jakaś nowość ani stres. Tu jest jakby cały przekrój prac, które wykonują, bo mieli pracę z dokumentami, ale jak to bywa w różnych miejscach pracy, też musieli sprzątać, też musieli niszczyć dokumenty. Może nie było tego stereotypowego parzenia kawy dla kogoś, ale tak naprawdę przeszli przez różne stanowiska i przede wszystkim mogą zobaczyć, w czym się dobrze czują, w jakich pracach się odnajdą w przyszłości. No i jest to jakby takie pierwsze doświadczenie zawodowe, czyli też obowiązek na przykład pojawienia się o konkretnej godzinie, pracowania do konkretnej godziny, wykonywania pewnych obowiązków na czas. To wszystko uczy takiej systematyczności, no i pokazuje, że ta praca zawodowa to nie tylko przyjemności, ale też pewne obowiązki. Czasami trzeba wykonać coś pod presją czasu. Zawsze też jesteśmy otwarci na propozycje. Kilka razy było tak, że przyjęliśmy więcej stażystów niż deklarowaliśmy, bo zdajemy sobie sprawę, właśnie, że to jest przede wszystkim pomoc dla tych młodych osób. I tu też właśnie bardzo dobry ruch ze strony miasta Opole, że przede wszystkim te staże są organizowane jako staże odpłatne i że miasto też zapewnia w porozumieniu z firmami miejsca stażowe dla tych młodych osób, bo my obserwujemy, że z roku na rok jest ich chyba coraz więcej i to bardzo dobrze, ale mówię, przede wszystkim ten element wynagrodzenia, no, odgrywa tutaj kluczową rolę.